Na początek chciałam pogratulować dziewczynom wielkiego sukcesu. Bardzo się cieszymy, trzymamy kciuki i oczywiście chcemy więcej, jak najwięcej sukcesów. A dlaczego chcieliśmy się przedłużyć? No bo one są po prostu fantastyczne. Od początku libero, widząc pasję dziewczyn i zaangażowanie, widziało, że chce grać z nimi, że chce być w tej samej drużynie. Wspieramy lokalne inicjatywy, a to się wpisuje, taką fantastyczną lokalną inicjatywę. I my mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele lat dobrej współpracy. Na pewno chcemy się pokazać jako zespół z jak najlepszej strony. Przyszłam tutaj, żeby temu klubowi pomóc, tak? Zmienić swoje życie dotychczasowe, ale także ten klub się rozwijał, bo na pewno jest spora perspektywa na to, żeby ten klub naprawdę w przyszłości zafunkcjonował. Nie mówię to o Mistrzostwie Polskim, bo wiadomo, że na razie to jest Beniaminek, który będzie musiał zmierzyć się z rywalami z Ekstraligi, bo jest dosyć duża, powiedzmy, przepaść między pierwszą ligą a Ekstraligą. To dziewczyny same czują gdzieś, gdzie jak Natalia gra w trzeciej lidze, ona sama wie, że to nie był poziom, na który nas stać, a mówię, gdzieś z perspektywy czasu na pewno powalczymy o tą pierwszą szóstkę, ale na razie mówmy o utrzymania, czas pokaże. Ja nie wchodziłam do tej szatni jak Agata, która mało osób znała. Mówię, znam Karolinę Koch, gdzieś Angelikę, Olę Noras, mówię, Natalię Nocalik. Dużo osób znam, trenera znam i gdzieś gdzieś przy mojej decyzji trener też był bardzo ważnym punktem, bo mam bardzo duże zaufanie do trenera i wiem, że przy nim się na pewno rozwinę, a stawiam na rozwój i mam nadzieję, że ten rozwój zaowocuje tym, że będę powołana do kadry Polski i powrócę tam. Duże zmiany w zespole, jeśli chodzi o zmiany kadrowe, duże zmiany, jeśli chodzi o zmiany taktyczne w zespole. Tak naprawdę zmiany taktyczne poszły za zmianami kadrowymi. Czy jesteśmy gotowi? Myślę, że będziemy z każdego meczu na mecz będzie ten poziom sportowy tego zespołu coraz wyższy i mam nadzieję, co za tym pójdzie, będziemy zdobywać kolejne punkty tak naprawdę. No ten cel minimum, tak jak już tutaj sobie mówiliśmy, to jest utrzymanie się w Ekstralidze i myślę, że to jest taki cel priorytetowy na ten sezon. Warunki w klubie mamy naprawdę stworzone bardzo dobre do pracy, więc mam nadzieję, że z sezonu na sezon te cele nam stawiane przez klub będą wyższe, a my będziemy mogli je spokojnie realizować. A tutaj, jeśli chodzi o gdzieś tam taki wewnętrzny swój cel, myślę, to tutaj patrząc na personalia i na to, jak wygląda, to mam nadzieję, że będziemy czarnym koniem tej Ekstraligi i tutaj nieraz zaskoczymy i urwiemy parę punktów drużynom z czołówki.